Dzień dobry, cześć i czołem dla was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, jestem z Joszelka i Ren. Hello! I dzisiaj bierzemy się za kolejny samochód z nowego DLC, a mianowicie jest to co? Uber Magd Niobe? Niobe. Serdeczny pozdrow dla wszystkich wspierających, a w szczególności dla złotych wspierających. Jeżeli również chciałbyś wspierającym mieć dostęp do wielu bonusów już od złoty 99, to koniecznie zerknij pod link w opisie. Który tak. troszeczkę przypomina BMW i8, chyba, no nie? Tylko troszeczkę. No dobra, to czekajcie, zerknijmy. Tutaj, lusterkiem. Zerknijmy sobie tylko na stronkę, ile kosztuje, bez opisu. Tak. Może nie czytajmy opisu bez tym opisu. Razem. Bo opis jak naprawdę porządny. Więc 1 880 000 za tą furę. Za chwilę każdy z nas wziął dokładnie ten sam samochód. Za chwilę stunigujemy, spotkamy się, zobaczymy, kto jak stunigował. Ocenimy, mam nadzieję, że też ocenicie. Ej, weszłam do mojego auta i mi się drzwi urwały. Co ty mówisz? No to chyba za silno trzaska. No za mocno no to jest ale typowa kobieta, walnie drzwiami i no i tyle. No. Otworzyłam, wsiadłam i one się urwały. No dobra, ale ogólnie rzecz biorąc, porównamy jeszcze ten samochód dzisiaj z Bolokanem Envisage. I mam nadzieję, że Uber Mach będzie lepszy. Oby. I jeszcze z Pariachem, tak? Będziemy porównywać dzisiaj? Z Pariachem, to, no, no, to na pewno. Okej, okay, dobra. No to ja w takim razie wsiadam. Ja zaczynam. Już, zaczynam już tuning, wjeżdżam, ja podjeżdżam. Zaraz zobaczymy, wiem, jakie to są opcje. Pierwsza opcja treningowa. Pierwsza opcja to jest w ogóle coś innego niż zwykle. Osłona nad koli. No, mówicie to samo, dokładnie. Nie. Nie? Trochę? No dobra, weźmy tak. Dobra. Pancerzyk. Ja nie wiem, czy ten samochód czasami sobie nie zostawię, bo jeżeli będzie miał fajne osiągi w miarę, to ja bym go sobie zostawił. Co mi się nie podoba, to tył mi się nie podoba. Okej, okay, duży plus, jeżeli chodzi o przednie zderzaki. Jest mnóstwo możliwości, a przynajmniej miałem takie wrażenie. Okej, jest dużo opcji, ale jednak są w różnych wersjach po prostu. Ale w dalszym ciągu jest tak więcej. Dlaczego są takie małe? No bo po co ci większe? Bo są ciupki. No bo po co ci większe, w szczególności te trzy potrójne. No. Chyba nie wiesz, że ja jestem w stanie nacisnąć na gaz. No nie wiem właśnie, nie wiem. No i lepiej nie wie. Czekaj, co to będzie? To będzie dobre, to można zrobić grillę jak w BMC. A, dużo nawet opcji tutaj mamy. Jest się na czym zastanowić. No myślę. właśnie zastanawiam się nad tym zderzakiem. Tutaj sporo możliwości miałem, że tak powiem. No ale maska mnie zawiodła już. Wydechy jakieś takie cieniutkie są, muszę wam powiedzieć. W sensie no, takie maciupinkie. Ten to już mówił, tak. A jestem szybki. Tak było. Nie. Nadal mogliby nam dodać. Dobra. Nowe kolorki. Tak nie za bardzo. To możemy sobie zrobić. Ten grill chyba będzie lepszy. Dobra, oznaczenie. A co jest taki szybki? Weź się ze strzałką. Ja sobie sprawdzam po kolei teraz te wszystkie. Dobra, czekaj, tu mamy to. Ja też sprawdzam po kolei. Klęcony światło. 76, wow. To popatrzmy to samo co ja. Zestawy neonowe. Nie, to może na razie, nie? Oznaczenia. I to jakaś strzałka jest w ogóle na tym oznaczeniu. Mówiłam, że weź sobie tam strzałkę, tam weź. Czemu wszędzie są strzałki? Widzę, wszędzie teraz strzałki ja widzę. Ja sobie wezmę. No bo no wszędzie tam są strzałki. Dobra, ogólnie widzę, że można zrobić to tak troszkę bardziej Need for Speedowo faktycznie. Można. Jest taka możliwość, można nawet to zrobić bardziej rajdowo nawet widzę. Need for Speed. Speed. To sobie weźmiemy to, będziemy tak mieli. Nie no, karbonowe. Nie, ciamka i tam. Może to? Nie rób co? Dobra, wezmę sobie taki coś. Lustereczka, o kurczę, dużo... Turbulizatory, tak. Dużo widzę tutaj lusterek, jest do wyboru nawet. Turbulizatory. Wyścigowe lusterka, no tak z Ferrari prawie troszeczkę, takiego starego jakiegoś. Albo jak z Poloneza. O nie, z Poloneza. Progi, no nie? Tak, progi sobie trzeba zrobić jeszcze. Najpierw zardzewiałe. O nie, kaczki. Kaczki na progach można zrobić. Ulica, lakierowanie, nie? Tak. Dobrze. Berber nie ma prądu, robią mu linię wysokiego napięcia i nie ma niestety prądu. Co się tym jest?
I mówię serio teraz akurat. Nie, że wymyślam coś, tylko tak, taką informację otrzymałem. Oczywiście. Wszyscy wierzą. Ja nie wierzę. Wezmę sobie to. Ale zbuduję, bierze. Ja teraz dopiero na progach jestem. Nie wiem, co wy tak ciśniecie do przodu. Ja na spoilerze. Ja jestem na dachu. Przeklikujecie szybciutko. Widzowie nie są w stanie nawet zobaczyć, bo nie przyjdą specjalnie do mnie, żeby zobaczyć, co to w ogóle za opcje były. Mówię tak, poszło dalej. A ja jestem na skrzyni biegów już. Dopiero teraz jestem na progach, więc jesteś przede mną. Dobra. Why about you cry? Ale ciekawe, prorogi. Dobra. No właśnie te progi są dziwne jakieś takie. Turbodynamiczny, super mega giga spoiler. Pierogi. No właśnie, ogólnie... Spoilery, które są... No właśnie, czekajcie, bo będziemy robili porównanie też tych samochodów. No. Joszelka, ty wzięłaś sobie tam do tamtego te skrzydło GT, czy nie? Nie, tamtego nie wzięłam. Okej. Okay. Nie, bo chodzi o to, że spoiler gdzieś tam jakieś tam jednak daje rzeczy. Pamiętaj, że moje auta zazwyczaj są wolniejsze. Mimo wszystko, niezależnie od tego, że zawsze robię takie same jak wy, zawsze jest coś, co powoduje, że moje auto jest wolniejsze niż wasze. Jesteś cięższa. Nie, niezależnie od tego, kto się z kierowcą. Ale chciałem zarzucić takim, wiesz... Aha, chciałeś, no dobra, żebym się poczuła. Tak. Okej, rozumiem. Nie będę dawał co tak ten... Właśnie o to chodzi, że po prostu tuning nie robimy... jeżeli będziemy robić porównanie, to kwestia tego, czy będziemy mieli też te skrzydła, nie? Bo to też, tak mówię, właśnie, kurczę, robi różnicę. No, ja wezmę GT skrzydło. Weźmiesz? Dobra, no to ja w takim razie też... To w takim razie ja też wezmę. Znaczy, w sensie do pariacha będziesz brał, tak? Nie, no w pariachu to ja mam to, co mam, nie wiem, co tam jest. No to właśnie o tym mówię, nie? Bo jak będziemy robić porównanie i będziesz miał skrzydło GT, nie będę miał, no to wiesz, będzie lipa, nie? Tak, coś w tym o to chodzi. No dobra. Tam jest dostrojone skrzydło jakieś, dobre skrzydło tam jest. Lepszego nie mogę sobie wymarzyć w tamto miejsce. Właśnie tak. Dobra, no to będzie, że tak powiem, zobaczymy prosto na miejscu, jak to będzie wyglądało i tyle. Oj, myślę, że różnica, nie będzie jakoś mega duża, no ale... Powinna być. Zobaczymy. Dobra, ja ogólnie chyba skończyłem, zostało mi teraz tylko lakierowanie jeszcze i oczywiście koła. Dobra, wiecie co, ja chyba też skończyłem w tym momencie. No, gratuluję ci. Także już to wygląda pięknie, po prostu ja te auto sobie zostawię, ewidentnie. Zależy, jak będzie się prowadziło, więc za chwilę będziemy oceniali też prowadzenie. Świetnie się prowadzi. Mówisz, świetnie się prowadzi? Mhm. Płynne jest bardzo. No dobra. I bardzo fajnie przyspiesza. Okej, okay, no to w takim razie ja śmigam na lotnisko. Dobrze. No proszę. I przy okazji sobie sprawdzę, jak śmiga ten samochód, jak on się prowadzi. Kurczę, mam wrażenie, że tutaj to jest jakoś tak szeroko, tu z tyłu. Te nadkola mam wrażenie, że jakieś za szerokie są za bardzo. Nie podoba mi się tył w tym aucie, w sensie takim, że nad tymi światłami takie wgięcie dziwne. No właśnie, to jest jakaś nowsza wersja chyba, bo ta starsza chyba nie miała czegoś takiego. Ja na to nie zwracam uwagi akurat, nie? No taki pomarańczowy jakiś taki element jest jakby, nie? Jest. Jaki pomarańczowy? No, to jest kolor dodatkowy. No właśnie, nie. Tak. Kurczę. Już zobaczysz. I to światła też nie są, nie? Bo to nawet nie są światła, żeby jakoś ten. Ale nie, kurczę, naprawdę mega magicznie się prowadzi, bym powiedział, bo można bardzo fajnie tutaj skręcać. Mega się trzyma drogi. No, fajnie jest. Fajnie jest. I nawet bym powiedział, że jest dość szybki, także myślę, że warto będzie sprawdzić faktycznie ten samochód. W porównaniu z pariachem i z tym najnowszym, najdroższym. Dobra, wszyscy jesteśmy już praktycznie na lotnisku. Ren dojeżdża, ja dojeżdżam, Joszelka już w hangarze. Tak, ja czekam. Więc wjeżdżamy w takim razie. Uważaj na respiące się samoloty, Ren, w razie czego. Dokładnie, samoloty się respią. Dobra. Jest mnóstwo. Siema. Dzień dobry. No Joszelka, to weź zaparkuj, to ja chciałem do ciebie się ustawić ładnie, no. No, zaparkowałam już. Dobra. Czekaj, tu tak, dobra, tutaj pojawił się samolot, Ren przyjechał, o rany chłopie, coś ty się... Ale masz arenie... parogeny. Arenie żeś tutaj był, ewidentnie. Ale filetowe oczy masz. No. Dzięki. Ja widzę, że to samo malowanie. Nie, ale super naprawdę są te drzwi, naprawdę mi się mega podobają, to jest mega super fajny aspekt. Tak, sprawa. Poza tym, że mi się urwały. No bo Joszelka mówi, nie trzaskaj, facet tyle razy mówi kobiecie, nie trzaskaj drzwiami, nie? Ty, bo ci zaraz trzasnę. Także tak było. Ej, no przestań. No tak cię właśnie czasnęłam.
Dobra, słuchajcie, w takim razie porównajmy teraz te samochody. Niech każdy w opisie, znaczy w komentarzu nie napisze, które auto mu się bardziej podoba. Moje. Ogólnie mi się właśnie nie podoba jedna rzecz. Nie, z tyłu, zobacz, te koło jest takie schowane, takie bardzo głęboko, no nie? Te nadkole tak robi, że te koło z tyłu jest takie wsunięte do środka, no jakby. No jest. Po prostu jest poszerzone w tym no, miejscu. No, jest tak, kurczę, nie wiem, jakoś tak nie do końca się to podoba. Mi tam pasuje. Jakby te koło było bardziej tak wysunięte na bok, to byłoby fajnie. Jakby takie szersze opony można było dorzucić. Tak, w sumie racja, no. To, to byłoby już super. Także ja to auto zostawiam, mega mi się podoba. A drugim elementem jest to wgnięcie pod spoilerem. Nie wiem, co to jest. To jakby cię ciotka na weselu za policzki zdusiła. A, te światełko, tak znaczy takie, nie wiem, co to jest, takie odblask... Nie wiem, czy to odblaskowe, czy co w ogóle. Też nie wiem. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Rzęsy, które są w dół, tak. No dobra, słuchajcie, ja proponuję, podjedźmy sobie teraz na pas, sprawdźmy prędkość tych samochodów, bo to, że mamy niby ten sam samochód, to może mieć też inne tuningi troszeczkę. Patrzcie, jaki jestem szybki. Więc zaraz zobaczymy, jak ten. Nawet biegu nie włączyłem. Fajny plus, że też to auto nie jest elektrykiem, no nie, więc... No, to jest super. To nas cieszy, to trzeba przyznać. Słuchaj, silnik. O, dobra, no, słuchajcie. Jest miejsce na elektryki w świecie, dopiero gdy... No. Dobra, zręcznego, uwaga. 3, 4. No i mówiłam, że jest jakaś. Ej, naprawdę. No właśnie, bo macie większe spoilery w ogóle, nie? A mam chyba taki sam spoiler jak Szelka. No mamy tak samo. To jest właśnie... Czekaj, ja tuninguję. Dobra, chyba idziemy łeb z Renem w tym momencie, więc okej. Zaraz komuś różnica tylko jakiegoś laga, nie? Po prostu, ale poza tym to jest wszystko tak ale samo. Ale startowała szybciej Joszelka jakoś. Dobra, czy... Ty, maska się otwiera do przodu. Czy mogę komuś dać... Bo właśnie przywaliłem, patrz. Paweł, weź się za mnie autem. Weź się za mnie, bo ja chcę zobaczyć. Ty, normalnie widzieliście to? Nie. Bo ja przywaliłem właśnie, chodzi o to, że ta maska otwiera się od drugiej strony. Widzę. Jak jakieś ciężarówce. Ja się zastanawiam, czy ustawienia graficzne, któreś wpływają na to. Ogólnie muszę wam powiedzieć jedną rzecz, tylko właśnie się zastanawiałem, bo ja nie dam tego spoilera maksymalnego i zawieszenie nie dam rajdowe maksymalne, tylko dam po środku takie. Ja chyba też dam po środku zawieszenie. Ja zawieszenie nie zmieniałam. Okej. Dobra, uwaga, gotowi? Zręcznego również, dobra. No. Do porównania. 3, 4. Okej, czyli kwestia widzę, w takim razie już wiem, o co chodzi. Tak, zawieszenie robi dużo właśnie, więc dlatego właśnie dam środkowe. Fajnie. Ja w żadnym z moich aut, które tuningowałam, nie robiłam w ogóle zawieszenia. Co? W żadnym. Poważnie? No, bo dla mnie zawieszenie to znaczy, że jest niższe i jest do driftu. No właśnie o to chodzi, że jest bliżej niżej ziemi, jest lepszy przepływ powietrza i... Niby, ja też miałam logikę, że jest wolniejsza. No, czemu? Nie wiem. No dobra. Słuchajcie, no to idźcie, zamieniamy samochody w takim razie teraz. Dobrze. Także Joszoka bierze tego Envisage. Dobra. Ren bierze Pariacha. I zaraz sprawdzimy porównanie oczywiście. Dobrze. To jadę. Jeszcze tylko sprawdzimy sobie, teraz. Może ja pójdę zrobić to zawieszenie. Sprawdzimy w Pariachu te zawieszenie, czy jest rajdowe. I jakie, czy jest skrzydło. Jeżeli nie, to ja bym zamontował to skrzydło też może jeszcze na porównanie, żeby to było tak, wiecie, tip-top zrobione. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem w hangarze, każdy wziął już samochód, przygotowaliśmy też samochody, zrobiliśmy zawieszenie rajdowe w nich, no i te maksymalne skrzydła, jeżeli chodzi o spoilery, więc później oczywiście pewnie zmienimy, bo mi się to akurat nie podoba. Mi też nie. Jakoś tak, na przykład w tym to dziwnie to wygląda, ale no taka rajdówa, taka typowa, nie? Można tego elektryka, włożyć. Ale z drugiej strony, jak wyjechałem tylko, że tak powiem, z tego, z serwisu, to ci powiem, że... Mam wrażenie, że inaczej się prowadzi. Jak dam maksymalnie zawieszenie rajdowe i te skrzydło, to faktycznie jakby troszkę inaczej. No dobra, to co? Myślisz? Jedziemy, no dobra, jedziemy na płytę. Coś w tym jakaś magia. Zobaczymy. Pasowałoby zrobić wielki test porównawczy. Tak, dobra, dokładnie. Zobaczymy jaka będzie różnica. Czyli Pariach kontra Niobe kontra Envisage. Dobrze, że pamiętasz nazwy tych aut. Oczywiście. Ja nie mam głowy do tego. Ja nawet uszu. A który wam się najbardziej podoba z tych trzech? No stary, paria. Serio? Na moment obecny ten nowy, tak? Którego tuningowaliśmy dzisiaj. No mi to się podoba nieba bardziej. Na razie. Okay. Poza tym z Pariacha nie widzę. Pariacha nie widzę, bo jest za ciemno. Dobra, to słuchajcie, zręcznego spróbujemy, uwaga. Gotowi? No. 3, 4. U mnie nie ma sensu włączać ręcznego, bo to... Elektryk. A u mnie też. Ej, czekaj, co jest grane? Dobra, no, dobra. Pariach powinien teraz lecieć do przodu chyba.
Powinienem. Nie, no niemożliwe. Powinien. No niemożliwe, nawet Envisage będzie mnie wyprzedzać za chwilę. Nie, nie, nie wyprzedza. Nie, my jedziemy nara, równo. Nara. Równiutko. Równiusieńko. Długo mi zamulał przy tym, na starcie. Czyli no. Chodzi na to, że... Dobry start mam chyba w Niobę. Wydaje mi się, że w tym momencie Envisage i Niobe mają dokładnie taką samą maksymalną prędkość. No, ale lepszy start ma Niobe. No. Dobra, bez ręcznego. Jest dużo lepszy. Gotowi? 3, 4. Lepszy start, ale to... Albo... No, jak zawsze. No patrz, już okay. Do przodu. No bez ręcznego. Okej. No dobra, to wychodzi na to, że Niobe jednak nie jest taki super. Doganiasz mnie powoli, także... Kurczę, no nic, ja ogólnie zostanę przy Niobe jednak chyba, Niobe wiesz? Ja zostaję przy Pariachu. Znaczy inaczej, ja zostawiam swojego Niobe, aczkolwiek mu wywalę ten spoiler na mniejszy. No i oczywiście przy Vigero ZX również zostaje. To możemy sprawdzić jeszcze z mniejszymi spoilerami, takimi, które byśmy chcieli, żeby były, o. No dobra, to zróbmy im tuning, jak tak chcemy szybko. I w takim razie, czyli dobra. Powrót do poprzedniego, dobra. Dobrze. No to dobra. Dobrze. Widzimy dobrze. Się za chwilę. Dobra, słuchajcie, nie wiem co wy zrobiliście, ja zmieniłem zawieszenie na uliczne i zdjąłem te wielkie skrzydło. I widzę różnicę taką na przykład, że teraz jestem w stanie wpaść praktycznie w poślizg jakoś bardziej. A, czyli masz gorzej. Nie mam gorzej, dobra. No, ja gorzej się trzyma, no nie? Ale wiesz, jednak wygląd wyglądem. Do góry. No ja tylko tak zmieniłam, że tak powiem, spoiler. Tylko dobra, to zręcznego w takim razie. No. 3, 4. Gdzie się ryjesz no, do przodu? Zbierał się chwilę krócej. Gdzie się ryjesz do przodu? No tak jakoś wyszło. Gdzie się ryjesz do przodu? No. Patrz jak cię wyprzedzam. No oczywiście wszyscy mnie teraz biorą, no. Rajdowe zawieszenie zostawiłaś, Jeszelka? Tak, rajdowe zostawiłam. No widzisz, no to widocznie to też kwestia tego. No widocznie tak. Cóż, nie wiem, musisz się zastanowić, ale z drugiej strony nie podoba mi się te koła, które są tak wbite bezpośrednio. Ja was bezpośrednio... ale mam wrażenie, że to jest szybciej niż wcześniej, jeśli to wyprzedzanie. Nie wiem. No dobra, nie to wiem. Spróbujmy bez ręcznego jeszcze. No. 3, 4. Ty. Ale mieli. A właśnie, no tak, bo Paria ma chyba napęd na tył, nie? A nie wiem. W takim no razie, bo BMA ma napęd na 4. A elektryk ma napęd na elektryk. Chyba też ma na 4, czy mi się wydaje. Nie wiem, okay. Wyprzedzasz, to jest. Dobra, no, słuchajcie, proponuję... Tak proponuję, zatrzymajmy się tutaj. No. Weźmy pięści. Aha, takie buty. To ja ci zdemoluję twoje drzwi. O, czekaj, a właśnie, można je wykopać? O kurczę, wpadły mi drzwi. No czy ci będzie się wsiadało? Dobra, lecimy, go, gdzie ty jest? Walka z cieniem. Ostrym cieniem mgły. Dawaj. Chodź tu. Co ty tam robisz? Czekaj, Ren rzuca, przestań, dawaj Rena, szybko. Chodź tu. Mam pancerz. Serio? Jeszcze się przywrócił? Czekaj, nie ta osoba! Zostaw mnie, stary. Nie! Chodź tu! Wracaj! O ty, dobrze! Pieniążek! Jest! Co? Pośmiertny jakiś granat był? Zostawiłem wam niespodziankę. Ja cię kręcę. Dobra, moi drodzy, tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Na razie, dostałeś jada. Nieprawda. Masz ziemniaczka. Ej.